prezydencie, funkcja prezydenta jest trudną funkcją. Miałem nie zadawać tego pytania, ale zadam. Wydaje mi się, że trzeba podejmować nieraz dobre. Zdarzy się, że podejmuje się złe decyzje. Proszę mi powiedzieć, panie prezydencie, czy po tym pierwszym kwartale funkcjonowania jako prezydent miasta uważa pan, że być prezydentem się radza, w ogóle prezydent miasta, to jest wyjątkowo trudne przedsięwzięcie? No nie jest łatwe, może nie trudne, bo startując w wyborach miałem pełną świadomość tego, jak ciężkie jest to brzemię. I wziąłem je na swoje barki i bardziej obawiam się tego, aby spełnić oczekiwania wyborców. To jest, tego bardziej się obawiam, niż odpowiedzialności czy pracy, która mnie czeka. Z perspektywy 3 miesięcy powiem, że no to jest praca bardzo wdzięczna, która daje mi ogrom satysfakcji, bo ja lubię kontakt z ludźmi, lubię rozmawiać, lubię rozwiązywać problemy, ale z drugiej strony też pokazuje przez długi już okres czasu, bo około 100 dni, ten sierac taki, może nie najciemniejszej, ale w tej takiej gorszej, w gorszym obrazie. Bo... Czy wyczuwał pan, panie prezydencie, że kończy się kredyt jakiś zaufania? Nie, ja nie mówię, nie chciałem o tym powiedzieć, że chciałem powiedzieć o tym, że dziś tak naprawdę w dużej mierze prezydent, czy ja żyję też trochę życiem tych, którzy mają problemy, bo znaleźli się w takiej, a nie innej sytuacji życiowej. Tutaj nie oceniam tej sytuacji życiowej, czy ktoś znalazł się dlatego, że chciał, czy dlatego, że coś w życiu nie wyszło. Każdy z nas gdzieś może się potknąć, ale dzisiaj mam w zdecydowanej większości kontakt z tymi, którzy no, potrzebują czegoś. Ja rozumiem, że te potrzeby są ogromne w Sieradzu, ale jeżeli byśmy tak mocno to do serca brali, to Sieradz by się rodził jako takie miejsce, które jest naprawdę bez pracy, bez jednego mieszkania komunalnego, socjalnego, a rzeczywistość jednak inaczej wygląda, bo też pojawiają się ci, którzy chcą coś robić. Ja jestem naprawdę zachwycony i dziękuję tutaj z tego miejsca wszystkim tym, którzy zgłosili się i chcą coś robić. Bardzo często bezinteresownie. Biegać, skakać, pływać, nie wiem, realizować swoje marzenia. Dokładnie, pomysłów jest naprawdę masę. Ja jestem ogromnie podbudowany, jestem zachwycony tym, ile kreatywności i pomysłów jest w Sieradzanach. Oni bardzo często nie obnoszą się z tym. My tego nie widzimy na zewnątrz. Częściej przychodzą osoby, które mówią, nie mam pracy, nie mam mieszkania, ciężko mi się żyje. Ci, którzy są spełnieni, którym się żyje w miarę dobrze, nie mówię, że bardzo dobrze, ale w miarę dobrze, oni tym się tak nie potrafią dzielić, ale realizują swoje pasje, marzenia i to powoduje, że Sieradz się rozwija, że Sieradz pięknieje, ale również rozwija się kulturalnie, twórczo. Pan redaktor miał przyjemność być też w Warszawie i naprawdę no, to, co się tam wydarzyło, może tylko budować. Tak, dokładnie, to może budować i tak naprawdę każdy z mieszkańców, każdy ze słuchaczy czy telewizów, którzy będą oglądali nasz program, pewnie nie raz przechodził koło pana dyrektora Erenca, czy pana dyrektora Grzyśkowiaka, czy koło skrzypaczek, akordeonistek i przechodziliśmy koło tych ludzi, oni byli dla nas bardzo często anonimowi, a to są fantastyczni ludzie, którzy oprócz tego, że mają ogromny talent, to jeszcze potrafili ten talent pokazać i wypromować ten Sieradz. To są właśnie te takie drobne rzeczy, które ogromnie powinny cieszyć, że tacy ludzie fantastyczni też są w Sieradzu. I myślę, że to połączenie tego takiego optymizmu z tym takim odczuciem, że jest źle, jednak da taką wypadkową, że jednak ten Sieradz za 4 lata będzie szczęśliwy i bogatszy niż jest dzisiaj. Tak. Życzę sobie tego i Państwu. Kolejne pytanie to kwestia przyłączy kanalizacyjnych. Przy okazji naszej telewizji również odbył się taki program, w trakcie którego przedstawiliśmy naszym widzom algorytm postępowania, żeby złożyć wniosek na przykład w mieście czy w gminie, aby takie przyłącze uzyskać. Skądinąd wiem, że ten projekt Pan jako lider, Panie Prezydencie, również że w jakiś sposób może być zagrożony. Nie mówię tutaj o mieście, bo miasto sobie świetnie radzi. Tam jest 90%, tak? W tej chwili mnóstwo wniosków leży. 186. Jest szansa, że ze strony miasta się uda. Ale beneficjentem tego projektu jest również gmina. I tu się pojawia mały problem. Teraz gmina zbiera wnioski aż do końca marca. Czy pan nie obawia się, panie prezydencie, że reasumując gmina i miasto,
ten efekt ekologiczny na poziomie 95% nie zostanie uzyskany, a za tym mogą pójść konsekwencje, poważne konsekwencje finansowe, właśnie ze zwrotem dużej kwoty pieniędzy do Unii Europejskiej. Czy coś w tym kierunku się zadziało i kiedy ten efekt ekologiczny powinniśmy my, jako miasto i gmina, rzeczywiście uzyskać i kiedy przystąpić do rozliczenia projektu? Jak to wygląda? Obawiam się tego bardzo, tego o czym Pan wspomniał, bo tak jak Sieradz jest skanalizowany już ponad 80 kilku procentach, 186 wniosków o nowe przyłącza spowoduje, że ta ilość, wskaźnik już będzie bardzo blisko tego poziomu pożądanego i wpisanego we wniosek. No dokładamy wszelkich starań, rozmawiamy cały czas z panem wójtem, prosimy, doradzamy. Zresztą pan wójt też ma pełną świadomość, to mówię z pełną odpowiedzialnością, że jest świadomy tego, że problemem dzisiaj jest gmina i mieszkańcy, którzy tak naprawdę opierają się przy przyłączach. No, jest to problem dla nas wszystkich. No, bardzo często spotykam się z pytaniami, co z ceną wody, dlaczego ta woda jest taka droga, dlaczego nie obniżacie tej wody, przecież to obiecaliście. Ja powiem Państwu jako przykład statystyki rok 2012-2013, jeszcze nie mamy pełnych danych za 2014 rok. Podłączyliśmy kilka tysięcy odbiorców przez ostatnie lata funkcjonowania systemu tego kanalizacyjnego i wodociągowego. I zużycie wody w latach 2012-2013 spadło o 2,3%. Czyli to świadczy o tym, że sporo mieszkańców chyba w Sieradzu nie ma, bo wyjechali z takich czy innych powodów. Ja wiem po sobie, bo... Nauczyliśmy się oszczędzać. Kanalizacja wzrosła tylko o 2%. Czyli między rokiem 2012 a 2013, pomimo tego, że podłączyliśmy też przeszło 1000 odbiorców, też okazuje się, że zrzut nieczystości kanalizacji zmniejszył się, czy jest na poziomie nieznacznie większym od tego, który powinien być. Jeszcze jedna cyfra. W projekcie było zapisane, że gmina Sieradz będzie dostarczała do oczyszczalni ścieków około 200 tysięcy metrów sześciennych nieczystości. Dzisiaj ten poziom jest 90 tysięcy, czyli brakuje nam jeszcze 2/3 tego poziomu. I to jest problem. Jeżeli ten zrzut by był większy, to gwarantuję, że ta cena wody mogłaby ulec zmianie. Dzisiaj musimy się borykać z tym problemem i walczymy o każdego, który się podłączy kolejnego, dlatego że to jest większy zrzut i pobór wody, co spowoduje, że przy dzisiaj kosztach stałych, które mamy, będzie wtedy pole do dyskusji, aby rozmawiać o cenie wody, bo jeżeli byśmy osiągnęli ten poziom dostarczania wody i kanalizacji, właściwie woda nie jest dzisiaj tutaj problemem w Sieradzu, bo ona jest na takim poziomie, powiedzmy, bardzo przyzwoitym. Problemem jest cena kanalizacji, metra sześciennego ścieków, które odprowadzamy i to jest problem, ale jeżeli tych ścieków byłoby więcej, to okazałoby się, że moglibyśmy wtedy rozmawiać o obniżce. Wszystko robimy, żeby zmobilizować naszego partnera, czyli gminę Sieradz, do tego, aby jak najwięcej osób się podłączało i żebyśmy mogli skorzystać z tego dobrodziejstwa obniżenia stawki za odstawianie ścieków. Odnoszę takie wrażenie, że mimo wszystko gmina chyba nie zrobiła do końca wszystkiego we wcześniejszym etapie realizowania tego projektu, mówię tu o stronie informacyjno-promocyjnej. Obym się mylił, ale mam nadzieję, że może się to uda. Ale chciałem dopytać, panie prezydencie, co się może zadziać, jeżeli nie osiągniemy tego efektu ekologicznego? Wie pan, nawet nie chcę myśleć o tym, co by mogło się zadziać, ale ten taki krytyczny moment może kiedyś przyjść. Zadał pan pytanie, nie odpowiedziałem na to, kiedy ten czas mija. Na dzień dzisiejszy ten czas jest do 30 czerwca. Złożyliśmy wniosek o przedłużenie osiągnięcia tego efektu ekologicznego jeszcze na przyszły rok i mam nadzieję, że nam się to uda. A zakładając czarny scenariusz, nawet nie próbuję sobie wyobrazić tego, dlatego że jest to kilkadziesiąt milionów złotych. Dzisiaj trudno jest powiedzieć, jak zachowa się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, jak się zachowa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, jakie byłyby skutki tego, czy bylibyśmy liczeni jako miasto tylko i nasze wskaźniki, czy bylibyśmy liczeni razem z partnerem. Dzisiaj jest trudno to powiedzieć. Z pewnością projekt byłby brany pod uwagę, ale
ja zachęcam mieszkańców i apeluję do tego i mieszkańców miasta, i mieszkańców gminy, aby podłączali się, aby dostarczali nam te ścieki, bo to będzie działało na korzyść jakby nas wszystkich, ale z drugiej strony mam też nadzieję, że jeżeli doszłoby do takiego krytycznego momentu, gdzie sieraz ma osiągnięty wskaźnik, a gmina nie, no to sądzę, że byłoby to też wzięte pod uwagę. Panie prezydencie, kolejne pytanie, zbliżamy się już do końca programu, bo wyczerpiemy za chwileczkę czas nasz antenowy, ale chciałbym się zapytać o taką rzecz. Jest pan, jak pan powiedział, już bardzo krótko, niedługo będzie 100 dni prezydentem miasta. Co pan uważa za największe swoje osiągnięcie w tym okresie, to jest raz. Jak układa się pana współpraca z Radą Miasta? No, Rada Miasta to jest mój sprzymierzeniec. To jest 17 osób, które współpracują. Silna osobowość pana przewodniczącego pozwala na to, aby ta współpraca była merytoryczna, abyśmy szczerze, często po męsku ze sobą porozmawiali, ale też dostrzegam pewne elementy, te, o które jakby walczyłem, na które zwracałem uwagę podczas kampanii wyborczej i życzyłbym sobie, żeby wszystkie rady tak pracowały, a mówię tutaj o pewnym modelu, który się tworzy. Radni, takie wrażenie odnoszę, zaangażowali się bardzo w działania na rzecz miasta. Oni interesują się tymi swoimi małymi ojczyznami. Z mojego punktu widzenia prezydenta, jest to trudne, dlatego że spotykam się z ogromną listą żądań. Każdy coś chce, dokładnie, od wymiany płytki przez przycięcie gałęzi, ale też do zmian bardzo poważnych dotyczących wymiany infrastruktury czy inwestycji w danym obszarze, ale ta współpraca, bym powiedział, że jest więcej niż poprawna. To jest, uważam, takie partnerstwo, które powoduje, że idziemy do przodu, że zgłaszane pomysły będą wdrażane w życie i jest to dla mnie twórcze, dlatego że radni sami wykazują chęć do tego, aby uczestniczyć aktywnie w tworzeniu nie tylko pozytywnego wizerunku Rady, ale też w tworzeniu projektów, w tworzeniu burzy mózgu. Wspomniał pan o budżecie obywatelskim i jak najbardziej już te prace się toczą po naszej stronie, już oni nad tym pracują. Wspomniał pan o inwestycjach, też dyskutujemy nad programem rewitalizacji aktywną Doliną Rzeki Warty. Są komisje, które nad tym pracują, także to dostrzegam tutaj bardzo dużo pozytywów, takich dobrych relacji i mam nadzieję, że 4 lata to nie będzie tylko sielanka, ale też i twarde czasami postawienie spraw i parcie do tego, aby się rad się rozwijał jeszcze szybciej. Panie prezydencie, na zakończenie naszej rozmowy troszeczkę o kulturze porozmawiajmy. Do tej pory przez kilka lat funkcjonowało w Sieradzu duże wydarzenie kulturalne, jakim było Pankre Festiwal. W tym roku również pan prezydent już wypowiadał na ten temat, że ten festiwal się odbędzie. Czy ten festiwal, panie prezydencie, w tym roku będzie miał zasięg i będzie kierowany do mieszkańców, nie wiem, naszego regionu, województwa, państwa? Czy to będzie ze względów finansowych mniejszy wymiar? I czy to będzie dalej promocja marki Open Air? A co za tym idzie Antuana Cierpikowskiego i naszego miasta poprzez jego osobę? Marka Open Air przez 5 lat funkcjonuje. Zaistniała na rynku, nie tylko medialnym, ale i w świadomości mieszkańców, i w świadomości naszych sąsiadów, bliższych, dalszych. To, o czym mówiłem, a wspomniał pan o tym, chcielibyśmy, aby dzisiaj Open Air dotarł do szerokiej rzeszy mieszkańców sąsiednich miast, chociażby z Duńskiej Woli, Warty, Błaszek czy Złoczewa, ale też chciałbym, aby zaistniał w świadomości mieszkańców w trochę innej postaci. Jak pan doskonale wie, jest wiele głosów pozytywnych, ale też jest duża rzesza głosów negatywnych dotyczących Open Air. Chcielibyśmy zmienić ten wizerunek festiwalu od wewnątrz. Chcielibyśmy, aby
przede wszystkim polubili go mieszkańcy, aby czerpali z festiwalu to, co jest najlepsze i to, co chcieliby osiągnąć. Dlatego festiwal oparty na włosach, oparty na postaci Antuana Cierplikowskiego, będzie wychodził trochę dalej. Chcielibyśmy, aby rozszerzył swoją formułę i spowodował, żeby aktywnie mieszkańcy włączyli się w życie festiwalowe, nie tylko na dwie godziny, jak przyjedzie gwiazda mniejszej, większej rangi, żeby nie oceniali mieszkańcy festiwalu tylko i wyłącznie przez pryzmat tego, czy była budka suflera, czy Perfect, czy inna Rihanna, czy inny wykonawca, ale żeby aktywnie zabawili się przez te dwa dni od samego rana, biegając, skacząc, czesząc się, dokonując stylizacji, może dokonując zmian w swoim wyglądzie, nie tylko włosów, ale i ubioru. To jest ten element, który spowodowałby, że stalibyśmy się jednością, że mniej by było negatywów, bo badania nawet pokazują i firma, która zajmowała się audytem marki, wskazywała też jakby na potrzebę dotarcia i polubienia tego festiwalu przez mieszkańców, bo o zgrozo i statystyki pokazują, że bardziej lubią go przyjezdni niż od wewnątrz. Właśnie, jest grupa mieszkańców Sieradza, dla których jest to coroczne fajne wydarzenie. Ja też uważam, że nie możemy zmarnować tego, co się stało przez 5 lat. Dokładnie, możemy oceniać poszczególne elementy, ale generalnie powinniśmy uszanować to, że praca i wydane pieniądze wcale nie małe przez te 5 lat zbudowały już pewną podstawę. Dzisiaj możemy przeprowadzić analizę i iść krok dalej. Także festiwal z pewnością zmieni się. Czy on będzie z ogromną pompą, czy będzie trochę skromniejszy, to Państwo zobaczycie, a Państwo mieszkańcy zobaczycie w lipcu, a Państwo media będziecie wiedzieli trochę wcześniej, żeby zwrócimy się do Państwa, żebyście też promowali to wydarzenie. Chcielibyśmy też zacząć zmienić pewne relacje i z pewnością nie będzie wyboru Miss jako wartości, ale damy inne elementy, które spowodują, że już ten tydzień przed festiwalem zaczniemy o tym mówić i wciągać mieszkańców do tej zabawy, która będzie. Mam nadzieję, że Państwo będziecie zadowoleni też, jak już Pan wspomniał o samym festiwalu, z oferty, którą proponujemy na całe lato. To będzie oferta, która będzie docierała do różnych grup i do różnych gustów mieszkańców. Mam nadzieję, że przez cały okres lata, czy już późnej wiosny, każdy dla siebie znajdzie w tej przestrzeni, którą mamy do zagospodarowania, czyli wzgórza zamkowego, rynku, placu wojewódzkiego, znajdzie coś interesującego, że będzie mógł powiedzieć tak. To było udane lato. Udane lato. Byłem oczywiście, że tak. Ja przyznam się szczerze, że zaraz po objęciu. Tak, ja wie pan. Może tego nie widać, ale ja naprawdę czuję się gospodarzem. Bardzo pozytywne opinie. Tak, ja się naprawdę czuję gospodarzem i to nie jest tylko tak, że Paweł Osiewała czy prezydent wydaje pieniądze, ale też dba jako gospodarz, dostrzega wszystkie zaułki. Ja staram się co jakiś czas, szczególnie w niedzielne przedpołudnie czy popołudnie, objechać sobie miasto, czy obejść pewne... Tak jest, jak pięknieje, ale też staram się dostrzegać niedociągnięcia, żeby można było naprawiać. Mam nadzieję, że jak się zrobi ciepło, trochę cieplej, to wsiądę sobie na rower i wtedy już z roweru jest inna perspektywa, czy chodząc jest... Wracając do wzgórza. Tak, byłem tam. Miałem swoje zdanie na temat bunkrów. One muszą trochę zostać przykryte, bo samo wzgórze faktycznie stwarza nam przestrzeń taką, która będzie funkcjonowała w kulturalnym, mam nadzieję, i takim rekreacyjnym życiu Sieradza. Tam będziemy mogli iść na spacer, przejść się między mostami, między alejkami, wejść sobie na wzgórze. Mamy pewne pomysły wykorzystania tej przestrzeni po to, żeby przyciągnąć mieszkańców w to miejsce, żeby chcieli zejść z rynku i też kawałek się... Część życia kulturalnego. Tak jest, przenieść tam dokładnie jest tak, jak Pan mówi. I mam nadzieję, że uda nam się stworzyć namiastkę tego w tym roku, w okresie letnim, jeżeli będzie pogoda. A w przyszłości może znajdziemy formułę taką, która spowoduje, że
to miejsce będzie jeszcze bardziej żyło. Dzisiaj chyba technika i rozwiązania, które dotyczą światła, muzyki, pozwalają nam zagospodarować tą przestrzeń na wieloraki sposób i mam nadzieję, że za... Może jesienią, jak z panem redaktorem się spotkam, to powiemy tak, fajne to lato było, bo działo się sporo. Tak jest, pogoda i sporo się działo i w rynku, i na Wzgórzu Zamkowym. Mieszkańcy są zadowoleni i możemy spokojnie wejść w ten okres tam jesienno-zimowy. Tak humorystycznie wejdę jeszcze z powrotem do tych bunkrów, o których pan prezydent mówił. Chyba rzeczywiście coś trzeba z tym zrobić, żeby je przykryć, bo skądinąd już wiem, że marki znanych piw, mówię tu o butelkach, puszkach, pojawiły się wewnątrz tych bunkrów na Wzgórzu Zamkowym. Szanowni Państwo, to jest taka wizytówka naszego miasta. Wiem, że bardzo dużo osób odwiedza w tej chwili te zrewitalizowane ścieżki, dróżki, te bunkry również na Wzgórzu Zamkowym. Zadbajmy wspólnie o to, żeby rzeczywiście kończąc wycieczkę po tej części zrewitalizowanej, nie kończyć obrazkami puszek, czy to butelek znanych marek piwa. Coś ja nie wiem, czy pan redaktor jest rodowitym sierodoninem, tak? Ale pewnie nie, pan pamięta, no właśnie, ale pamięta, no to pan nie, może nie pamięta, ale... 26 lat. No tak, ale to już jest taka trochę zmiana, ale ja pamiętam jeszcze jak nastoletni chłopak 30 parę lat temu, no to tam były wycieczki, tam był kierunek taki w jednym celu, czyli jak się chciało ukryć przed profesorami, czy naruszyć trochę prawa, zapalić papierosa, czy wypić jakieś tam piwko, to tam się właśnie chodziło. I to zostało, ale tak, to tradycja, ale ja nie chlubna. Ja też apeluję i proszę, żeby jednak, po to mamy piękne kosze tam ustawione, jeżeli ktoś już taką potrzebę odczuwa i nie może się oprzeć, żeby ten alkohol wypić, to zachęcam do tego, aby jednak to, co pozostało po spożyciu, zabrać ze sobą, żeby to nie szpeciło, bo tak naprawdę to będzie nasza wizytówka. Tak liczymy na to i tak bym sobie życzył, żeby turyści, którzy będą przyjeżdżali na krótszy, dłuższy okres do Sieradza, odwiedzając to miejsce, podziwiając samo Wzgórze Zamkowe, nie musieli dostrzegać tych ciemnych stron życia miejskiego w postaci bałaganu. Panie prezydencie, jakiś czas temu pojawiły się różnego rodzaju dyskusje, że musicie jako nowy zarząd miasta, pan osobiście, wypracować nową strategię komunikowania się ze społeczeństwem. To spotkanie nasze dzisiejsze i nasze rozmowy wskazują na to, że taki kontakt z naszymi widzami systematycznie pan prezydent będzie miał. W związku z tym apeluję do naszych widzów, aby na kolejne spotkania w programie Nasze Sprawy nadsyłać pytania bezpośrednio do pana prezydenta w sprawach, które państwa nurtują. Myślę, że pan prezydent, otrzymując z naszej redakcji odpowiednio wcześniej, będzie w stanie się na kolejne spotkania przygotować i udzielić państwu wyczerpującej odpowiedzi. Kończąc, panie prezydencie, bardzo dziękuję za przybycie do programu Nasze Sprawy. Zachęcam państwa już do oglądania kolejnych odcinków programu Nasze Sprawy. Nie dalej jak w czwartek będziemy nagrywali program z radnymi podsumowujący to, co się zadziało na ostatniej sesji Rady Miasta. Dziękuję, panie prezydencie. Dziękuję panu i dziękuję państwu. Już teraz zapraszam na kolejne. Dziękuję bardzo.